Witajcie moi kochani, dzisiaj przychodzę do was z 7 tomami mangi pod tytułem Balsamista. Balsamista jest to manga, jak sam tytuł mówi, o balsamiście. Młodym mężczyźnie, który zdecydował się wykonywać zawód bardzo mało popularny w Japonii. Każdy tomik mangi składa się z kilku części, które przedstawiają nam różne historie o czyjejś śmierci oraz o prywatnym życiu Mamii, tytułowego balsamisty. Mamiya jest w połowie Japończykiem, a w połowie Amerykaninem. Jego ojciec także był balsamistą. Mimo że nie podobało mu się to, co robił jego ojciec, postanowił, że także nauczy się tego fachu. Nie prowadzi łatwego życia. Jego zawód budzi kontrowersje, ludzie nie rozumieją, po co on w ogóle balsamuje zwłoki, niektórzy nim gardzą albo śmieją się z niego. On miał takie same podejście, ale pewne wydarzenie sprawiło, że spojrzał na tę profesję z całkiem innej strony. Zrozumiał ojca, zrozumiał, po co się balsamuje ludzi i również zapragnął to robić. W związku z wykonywanym zawodem Mamiya ma problemy. Często obcuje ze zwłokami i bardzo pragnie czuć przy sobie żywego człowieka, przez co spotyka się z przypadkowymi kobietami. Opisywane tu śmierci różnych osób niejednokrotnie są bardzo przejmujące i wzruszające, bardzo prawdziwe i realne. Przedstawiają życiowe sytuacje, gdy ktoś traci kogoś bliskiego. Przyznaję się szczerze, że kilkakrotnie łza mi się w oku zakręciła. Poza tym przy tych historiach autorka zamieszcza bardzo mądre słowa, które warto zapamiętać i wziąć sobie głęboko do serca. Ta manga ma za zadanie propagować zawód balsamisty, przedstawić go czytelnikowi, by ten zrozumiał, jaką rolę odgrywa i jak jest ważny. Przede wszystkim balsamowanie jest dla rodziny zmarłego, a nie dla niego samego. No a teraz parę słów o wadach. Pierwszy tom tej mangi jest moim zdaniem najgorszy. Jest bardzo chaotycznie napisany, zwłaszcza ta część dotycząca życia osobistego balsamisty. Pojawiają się kadry jakby wyjęte z kontekstu i za bardzo nie wiedziałam, jak mam je rozumieć. W ogóle ta cała historia jest ciężka do zrozumienia i nie wiadomo, o co chodzi. Gdybym kupiła tylko pierwszy tom, by wypróbować tę mangę, na pewno nie kupiłabym pozostałych. Na szczęście kolejny tom jest dużo lepszy. Trzeci, moim zdaniem, najlepszy. Dowiadujemy się z niego, dlaczego Mamiya zdecydował się zostać balsamistą, jak wyglądała jego nauka w szkole balsamowania. Poza tym ta manga jest napisana bardzo nierówno. Niektóre historie są bardzo dobre i przejmujące, a inne takie sobie nie wzbudzające większych emocji, takie nijakie. Czasami bohater wzbudza naszą sympatię i podziw, a czasami jest irytujący, mamy go dość. Jako całość oceniam tę historię na 7 na 10. Mimo że wiele wątków jest nieszczególnie interesujących, myślę, że dla tych kilku wartościowych warto sięgnąć po ten tytuł. A kreska, jak widzicie, jest dość prosta, nie jest najgorsza, ale też nie najlepsza. Najbardziej mnie irytowało podobieństwo niektórych bohaterów i nie zawsze wiedziałam, na kogo patrzę. Ja oceniam tę kreskę na taką w porządku. Niektóre kadry są bardzo ładnie narysowane, więc moja ocena jest raczej pozytywna. Jeżeli zdecydujecie się kupić jakiś tom na wypróbowanie tej mangi, zdecydowanie polecam kupić co najmniej 2 tomy. Pierwszy jest zniechęcający. Najlepiej kupcie 3 tomy, bo trzeci moim zdaniem jest najlepszy. Jest to tytuł, nad którym warto się zastanowić. Uważam, że jest to wartościowa lektura. Ceny okładkowe to od 27,30 do 25, a na gildii od 17,50 do 23,20. Mangę bardzo serdecznie polecam.
Moi kochani, to już wszystko, co mam wam do powiedzenia na temat tej bardzo fajnej mangi. Dziękuję za to, że razem spędziliśmy czas. Trzymajcie się cieplutko i do kolejnego zobaczenia. Hejka!